Ranny ptaszek zdecydowanie nie jest nocnym markiem. Niektóre osoby rozpoczynają poranki, gdy jest jasno, a inni potrzebują całego wiadra kawy, aby otworzyć oczy. Ale wszystko całkowicie się zmienia w nocy. Sprawdź legendarną bitwę między rannymi ptaszkami i nocnymi markami na WoHoW! Ranny ptaszek uwielbia budzić się wraz ze wschodem słońca. Ha, czas rozpocząć kolejny piękny dzień. A nocny Marek uwielbia, gdy na zewnątrz jest ciemno. Miasto idzie spać, a nocny Marek się budzi. Najgorszym koszmarem rannego ptaszka jest sąsiad, który lubi urządzać imprezy późno w nocy. Hej, bądźcie tam cicho! A najgorszym koszmarem nocnego Marka są sąsiedzi, którzy rozpoczynają remont od samego rana. Powinieneś się wstydzić, jest sobota! Wreszcie budzi się nocny Marek. Miała nawet czas na umycie zębów. Mam nadzieję, że te płatki zakryją jej cienie. Zdrowe śniadanie? Nie rozśmieszaj mnie. Kawa jest moim najlepszym porannym przyjacielem. Jestem prawie gotowa. Nawet się dzisiaj nie spóźnię. Niesamowite! Ale okazało się, że to tylko sen. Ale jak? Biedny nocny Marek znowu się spóźni. Nocny Marek docenia sen. Nigdy nie obudzi rannego ptaszka wieczorem. Śpi dalej. Wstałeś tak wcześnie. Będę cicho jak myszka. Wodę też spuszczę cicho. O, to takie głośne. Te chipsy powinny być ciszej. Czy nie wiedzą, że ktoś śpi? Ups, mój telefon. Zapomniałam go wyciszyć. Uff. Ale ranny ptaszek wcale nie szanuje śpiących ludzi. Oczywiście odkurzacz nikomu nie przeszkadza. Hej, nadal śpisz? Czas wstawać! Wszyscy jesteśmy gotowi na nowy dzień! Poranny bieg to idealny trening dla rannych ptaszków. Ponieważ budzą się tak wcześnie, że nikogo nie ma na zewnątrz. Jest jeszcze mgła! Czy nastała apokalipsa? Fajnie jest bawić się w chowanego z rannym ptaszkiem. Gotowy czy nie? Nadchodzę! Wszystko, co musisz zrobić, to zakryć mu oczy, a on zasypia. Ranny ptaszku, jesteś taki szalony! Dzień dobry! Jest już 8 rano! Wstań i lśni! Spójrz na tego wesołego rannego ptaszka! A to jest nocny Marek! Wow, robi nawet poranne ćwiczenia! Tyle energii z samego rana!
O nie, to jakiś koszmar. Jeszcze minuta. Ranny ptaszek jest podekscytowany, że zaczyna swój dzień. Chciałabym wstać, naprawdę, ale moja kołdra trzyma mnie jako zakładnika. Żegnaj, poduszko, rozstania bardzo mnie smucą. Przyrzekam, że zostawiam cię wbrew mojej woli. Moje łóżko, żegnaj, będę o tobie myśleć cały dzień. Ósma 20. Ranny ptaszek robi najsmaczniejsze śniadanie na świecie. O tak! Hashtag wstań i zjedz! Co nowego na Instagramie? O rany! I dzień jest lepszy! 8:50. Jeszcze się nie obudziłam, a już jestem zmęczona. Gdzie jest moja poranna kawa? Ta porcja jest dla mnie zdecydowanie za mała. Na początku pracy o 9 rano ranny ptaszek wykonał już 100 ważnych zadań. Umowy, projekty, konferencje. Ten facet nigdy się nie męczy. Zrobię ten raport z wyprzedzeniem. Nie ma chwili do stracenia. Biedny nocny Marek. Podczas pierwszej godziny pracy jest w stanie jedynie zmienić tapetę. Spokojnie, nie złam szczęki przy ziewaniu. Hej, ranny ptaszku, jesteś taki wytrwały. Wyluzuj trochę. Pomyślę o pracy po obiedzie. Albo po trzecim kubku kawy. Nie ma czegoś takiego jak za dużo kawy. Jest godzina 14, a oto punkt krytyczny. Co się stało z naszym energicznym rannym ptaszkiem? Czy to naprawdę ziewnięcie? O, wow! Wygląda na to, że zaczął się poddawać, a nocny Marek łapie wiatr w żagle. O tak! Jest taka skupiona i produktywna. Tak trzymaj! Nocny Marek pnie się w górę. Poradzi sobie ze wszystkim. Dzień pracy się skończył. Czas na fiestę, amigo. Nocny Marek chciałby pójść na imprezę, a ranny ptaszek chciałby iść spać. Nocny Marek to królowa dobrej imprezy. Jest na każdej imprezie. A ranny ptaszek to gość, który zawsze siedzi na kanapie i chce przede wszystkim spać. Hej, robimy sobie selfie? Hej, moja kolej! Przestań oszukiwać! Dlaczego jesteś taki markotny? Chodź, przedstawię cię paru osobom. To moja szansa, by wymknąć się z imprezy. Dobranoc, moi niesypiający przyjaciele! 10 wieczorem. Ranny ptaszek obraca się na drugi bok. A nocna sowa jest w świetnej formie. To jest jej złota godzina. Tak dużo do zrobienia. Może to wszystko zrobić przed północą. Wreszcie czas na łóżko. Ale każdy nocny Marek wie, że najlepsze pomysły pojawiają się przed snem. Co by się stało, jakby skrzyżować burgera i kaczkę? I nie waż się zasnąć, dopóki nie przypomnisz sobie, jak jest dziobak po szwedzku. Nocny Marek zna siebie bardzo dobrze, więc nastawia 100 budzików przed snem.
istnieje szansa, że rzeczywiście usłyszy jeden z nich. A ranny ptaszek używa budzika tylko jako timera w kuchni, aby upewnić się, że nie ugotuje rano jajka na twardo. Podobały Ci się nasze opowieści o rannych ptaszkach i nocnych markach? Daj znać w komentarzu, z którym się utożsamiasz. Trudno Ci się obudzić rano, czy długo siedzieć? I pamiętaj, subskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę i kliknij dzwoneczek. Nie przegap żadnego śmiesznego odcinka od WoHoW!